Dzień dobry, nazywam się Daniel Zlewski i przedstawię Państwu tematy na 48. Olimpiadę Geograficzną. Jestem osobiście studentem Uniwersytetu Warszawskiego i korepetytorem w firmie Indeks w Kieszeni. Tematy prac, jak co roku, są dokładnie cztery. Temat A. Wpływ zmian demograficznych w gminie lub dzielnicy na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych. Temat B. Uwarunkowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie. Temat C. Dekada zmian w sieci osadniczej, analiza porównawcza dwóch gmin. Temat D. Wzniesienie terenu jako atrakcje turystyczne. Tematy te mogą brzmieć bardzo enigmatycznie dla początkującego licealisty, który nigdy wcześniej nie brał udziału w olimpiadzie geograficznej. W niniejszej prezentacji postaram się Państwu przybliżyć, co należy rozumieć przez tak sformułowane tematy prac na pierwszy etap olimpiady geograficznej. Zacznę od tematu pierwszego. Zacznę może najpierw jeszcze od pewnych informacji ogólnych. Jak być może wiecie, praca na olimpiadę geograficzną musi mieć około 15 stron. Jest to przedstawiane jako limit, natomiast tak naprawdę jest to wartość orientacyjna. Po prostu 15 stron czystego tekstu jest to wartość, która w zupełności wystarcza do osiągnięcia maksymalnej liczby punktów. W związku z powyższym myślę, że nie powinniśmy iść koniecznie w ilość, ale przede wszystkim w jakość, pisząc pracę. Tak? Oczywiście geografia cechuje się tym, że będzie też sporo zdjęć, sporo map, które nie liczą się do tej liczby 15 stron, w związku z czym realna wielkość naszych prac zazwyczaj wynosi około 30. Zatem przechodząc już do tematu pierwszego, wpływ zmian demograficznych w gminie lub dzielnicy na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych. Stwierdzić trzeba tak, jakie mamy tutaj zadanie, jakie mogą być przykładowe tytuły, możliwe źródła, zastosowane metody badawcze, przykładowe tematy, na co należy zwrócić uwagę oraz co będzie oceniane. Tak. Zacznijmy od podstawowej rzeczy. Zadanie jest takie, mamy opisać, jakie są zmiany demograficzne w gminie, dzielnicy, jak one wpłyną na infrastrukturę edukacyjną na poziomie szkół podstawowych. Co jest ważne, tu skupimy się na przyszłych zmianach, tak? Bazować będziemy nie na tym, co miało miejsce w latach 2010-2020, tylko raczej na tym, co prognozuje Główny Urząd Statystyczny do roku 2030. Jakie mogą być tytuły? Tak, to jest ważne zagadnienie, ponieważ tytuł również jest rzeczą ocenioną. Weźmy taki przykład. Potrzeba znacznego zwiększenia liczby placówek edukacyjnych w gminie Jabłonna ze względu na spodziewany wzrost ludności. Taki możemy mieć tytuł. Albo też planowane zamykanie placówek edukacyjnych jako skutek prognozowanego spadku liczby ludności w gminie X. Mówiąc o naszym zadaniu, możemy wskazać, że zacząć powinniśmy od wyboru gminy. Dobrze jest, aby ta gmina miała wzrost ludności, względnie spadek. Ta gmina, która stagnuje, będzie słabym wyborem. Zazwyczaj prognozy GUS-u będą w jakiejś mierze przedłużeniem dotychczasowych trendów, tak? Więc w przypadku preselekcji tych gmin dobrze jest wybrać takie, które przeżywają gwałtowny wzrost ludności, względnie spadek. Natomiast oczywiście możliwe, że z jakichś przyczyn w danej gminie zajdzie zmiana. Jeżeli tak, to oczywiście jest to również bardzo ciekawy przypadek. Wybrawszy więc gminę, względnie dzielnicę dużego miasta, tak, na przykład dzielnica Białęka w Warszawie, gmina Jabłonna pod Warszawą, gmina Łomianki, powinniśmy zajrzeć przede wszystkim do prognozy Głównego Urzędu Statystycznego do roku 2030 i szczegółowo ją opisać. Dalej, patrząc na tą prognozę, wyciągnijmy z niej przede wszystkim prognozę dotyczącą liczby dzieci w wieku szkolnym. Dalej, powinniśmy opisać obecną sytuację, jeśli chodzi o edukację w danej gminie. Tak? Jeżeli dana gmina ma dużo placówek oświatowych, to być może nawet przy wzroście liczby dzieci w wieku szkolnym będzie ona wystarczająca. Jeżeli natomiast tych placówek jest niewiele, być może będą potrzebne zmiany. Tak? I tu mamy kolejny punkt, czyli propozycje działań. Tak? Powinniśmy w naszej pracy przedstawić proponowane działania w stylu zwiększenie liczby placówek edukacyjnych albo też ich zmniejszenie. Może wystarczy po prostu zwiększenie liczby etatów nauczycielskich, jeżeli placówka jest duża, natomiast ma obecnie mało dzieci.
Oczywiście trzeba to opisać szczegółowo. Dobrze jest użyć wykresów i innych form graficznego przedstawienia danych, ażeby nie ograniczać się do suchych liczb, które każdy może znaleźć w głównym urzędzie statystycznym. Warto też sięgnąć, o ile to możliwe, do innych źródeł informacji niż GUS, aby pokazać oceniającym, że potrafimy z nich korzystać. Jeśli chodzi o tytuł, tak jak mówiłem, może to być na przykład konieczność zwiększenia liczby placówek edukacyjnych w gminie X z powodu wzrostu liczby ludności. I to myślę, że najważniejsze informacje, jeśli chodzi o pierwszy temat. Temat drugi, będący na czasie w związku z walką ze zmianami klimatu. Uwarunkowanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w wybranej gminie. Podobnie jak w poprzednim temacie, nasz obszar badawczy zawężony jest do jednej gminy. I również musimy tą gminę wybrać. Dobrze jest wybrać gminę, w której OZE już działa. Względnie dobrze jest wybrać tych, w których działa, to w których na przykład działa ich duża liczba rodzajów. Albo też taką, która ma jakiś wyróżniający się odnawialne źródło energii. Żeby podać tu parę przykładów. W okolicach Warszawy mamy elektrownię wodną na Narwi, która tworzy Zalew Zegrzyński. Jest to dość unikatowa forma OZE, tak? Można powiedzieć znacznie bardziej ciekawa niż po prostu opisanie gminy, że w tej gminie znajdują się na domach jednorodzinnych instalacje fotowoltaiczne. Dodatkowo o samej elektrowni wodnej można już dużo opisać, tak? Pytanie jest, skąd weźmiemy wystarczająco dużo informacji o instalacjach na domach, tak? Dalej, co jest ważne? Ocena czynników przyrodniczych. Gminy w Polsce mają różne uwarunkowania do rozwoju konkretnych instalacji odnawialnych źródeł energii. O ile w przypadku słońca czy wiatru w obrębie jednego województwa będą one z grubsza podobne, o tyle jeśli chodzi o hydroelektrownie, różni się to znacznie. Dodatkowo nie zapominajmy, że OZE to nie tylko wiatr i słońce, ale również geotermia, biomasa i elektrownie wodne. Co za tym idzie, warto jest możliwie przekrojowo skupić się na opisie wszystkich tych czynników przyrodniczych. Dalej, powinniśmy wskazać optymalne odnawialne źródło energii dla danej gminy. Jeżeli w jednej gminie będzie to energia słoneczna, w innej wiatrowa, w trzeciej może być to elektrownia wodna. Oczywiście nie musimy zachęcać do tego, aby skupiać się wyłącznie na jednym źródle energii, ale dobrze jest wskazać, do którego ma dana gmina predyspozycję. Kolejna rzecz to ocena wykorzystania OZE. Gdy już opiszemy, do jakich rozwoju odnawialnych źródeł energii dana gmina ma optymalne warunki, warto jest opisać, jak je faktycznie wykorzystuje. Jest to po prostu wymagane, tak, przy tej pracy, natomiast no, może to być bardzo różne. Tak? Może być jedna gmina, która ma bardzo dużo instalacji fotowoltaicznych i sąsiednia o takich samych warunkach przecież do rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii, która ma ich znacznie mniej. Warto jest też poszukać po prostu, jakie są tego przyczyny. Propozycje działań, tak, co powinniśmy doradzić samorządowi w celu zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym w danej gminie. Odpowiednie źródła i grafiki, tak, tutaj dobrze jest przede wszystkim mieć zdjęcia, ale również wykresy i inne grafiki. Jeśli chodzi o źródła, jakie to mogą być źródła, bo temat nie jest taki oczywisty. Po pierwsze, w ogólnym zakresie będzie to ustawa o odnawialnych źródłach energii. Warto też poszukać informacji o szczegółowych warunkach do rozwoju danych odnawialnych źródeł energii. W ogólnym zakresie, jeśli chodzi o energię wietrzną czy słoneczną, będą tu mapy klimatyczne dotyczące całej Polski. Tak, trzeba przede wszystkim odnaleźć, w jakim obszarze leży dana gmina i jakie tam są warunki. Dobrze jest, jeżeli są, opisać to bardziej szczegółowo dla gminy, czy opisać, jak to się różnicuje na jej obszarze. W przypadku pozostałych źródeł energii dobrze jest po prostu skupić się na obserwacji i mapie tej gminy. Tak, no jeżeli jest rzeka, to są lepsze warunki do rozwoju hydroelektrowni. Jeżeli jest dużo terenów rolniczych, gdzie na przykład jest sporo też odpadów typu słoma, może warto pomyśleć o biomasie. W przypadku geotermii tutaj Polska nie ma tak wielu dobrych miejsc do jej rozwoju, więc przede wszystkim warto patrzeć, czy po prostu geotermia jest tam wykorzystywana.
Tak, no, dobrze jest przejrzeć na przykład lokalną prasę, tak, czy też informacje z Urzędu Gminy warto pozyskać na temat tego, jak rozwija się energetyka, zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje prosumenckie, czyli elektrownie słoneczne. Można też po prostu dokonać obserwacji bezpośrednich. Jeżeli mowa o większych instalacjach energetycznych, to one na pewno będą też opisane. Trzeba po prostu znaleźć dokładne opracowania dotyczące się tych elektrowni. Dobrze jest współpracować z daną elektrownią, przynajmniej w zakresie takim, żeby wejść na ich stronę i pozyskać informacje. Jak można pracę zatytułować? No, tytuł prosty. Może być na przykład wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie X. Może być też bardziej złożony, na przykład gmina X jako wzorcowy przykład wykorzystania potencjału do rozwoju elektroenergetyki słonecznej w Polsce. Temat kolejny, który jest już do pewnego stopnia trudniejszy, gdyż jest to analiza porównawcza. Dekada zmian w sieci osadniczej, analiza porównawcza dwóch gmin. O ile przy poprzednich tematach mówiliśmy tylko o jednej gminie, o tyle tutaj wybrać powinniśmy dwie. Co ważne, są to gminy wyłącznie wiejskie lub wiejsko-miejskie. Tak, przy czym w przypadku gminy wiejsko-miejskiej miasto nie powinno liczyć więcej niż 10 tysięcy mieszkańców. Doprowadzi to oczywiście do odrzucenia wszystkich gmin stricte miejskich. Dlaczego jest to temat nieco trudniejszy? Musimy tutaj przede wszystkim bardzo dobrze przemyśleć wybór tych dwóch gmin. Powinny być one możliwie różne, ale dobrze jest też móc zaobserwować podobieństwo. Gminy niekoniecznie muszą ze sobą graniczyć, aczkolwiek zazwyczaj będzie sensowny wybór gmin w miarę podobnych. Tu wyraźnie jest wskazane jako zadanie uzasadnienie wyboru tych gmin. Czym się kierowaliśmy? Trzeba też opisać położenie tych gmin zarówno fizyczno-geograficzne, jak i też społeczno-geograficzne. O co chodzi? Chodzi o opisanie na przykład jednostek tektonicznych, w dalszej mierze rzeźby terenu w gminie, klimatu i tak dalej, ale również jakie jest ich otoczenie społeczno-ekonomiczne. Czy na przykład dane gminy leżą na ważnych szlakach typu drogi krajowe, drogi wojewódzkie może chociaż, czy przebiega przez nie sieć kolejowa i tak dalej. Tak, ma to duży wpływ na ich rozwój oczywiście. Czy leżą w sąsiedztwie dużego miasta, czy też nie. Dalej, opisać powinniśmy szczegółowe zmiany w sieci osadniczej w ostatnich 10 latach. Będzie to więc nie tylko opis tego, jak po prostu wzrosła liczba ludności, ale gdzie, czy ta sieć osadnicza się zagęszcza, czy nie, w jakich konkretnie wsiach liczba ludności rośnie. No i last but not least, trzeba również wskazać podobieństwa i różnice między tymi dwoma gminami. Dobrze jest, jeżeli będziemy mieli co wykazać zarówno w pierwszym, jak i w drugim punkcie. Tak? Jakiego typu mogą to być podobieństwa? No powiedzmy, że wybierzemy dwie gminy wiejskie w strefie suburbanizacji podwarszawskiej. Możemy wskazać podobieństwa. W obu gminach liczba ludności gwałtownie rośnie. Jakie mogą być różnice? Na przykład jedna gmina może mieć jedną dużą wieś, w której liczba ludności rośnie i w przypadku pomniejszych wsi brak zmian. Inna gmina może mieć na przykład 5 wsi podobnej wielkości, w których każda będzie rosła. Tak? W jednej gminie może być rozwój oparty na przykład o przebiegającą sieć kolejową, w innej o sieć drogową albo kompletnie tego pozbawiony. No oczywiście może być też tak, że jedna gmina będzie się rozwijała, druga będzie szła w przeciwną stronę. Przykładowy tytuł. Zmiany w sieci osadniczej w Jabłonnie i Chotomowie. Porównanie ostatnich 10 lat. Temat ostatni, temat oznaczony literą D. Wzniesienie terenu jako atrakcja turystyczna. Czym jest zniesienie terenu? Oczywiście tutaj jest pewna dowolność. Wzniesienie to nie musi być góra w rozumieniu geograficznym. Może to być także wzgórze, pagórek. Ważne, żeby było to atrakcją turystyczną. Opisanie więc jakiegoś malutkiego pagórku, o którym nikt nie słyszał, jest tutaj pomysłem głupim. Z tej przyczyny, że pagórek taki po prostu nie będzie atrakcją turystyczną. No chyba, że nią jest z jakichś przyczyn. Może być na przykład kopiec Piłsudskiego, kopiec Jana Pawła II, kopiec Kraka w Krakowie są na pewno atrakcjami turystycznymi. Są sztuczne, nie są zbyt wysokie, ale do tej pracy się nadają. Jeśli chodzi natomiast o dużą część pagórków jakichś małych, no one zazwyczaj są po prostu nienazwane i nie wzbudzają niczyjego zainteresowania. Właśnie, na czym się to trzeba skupić? Przede wszystkim musi być wzniesienie.
Warto je właśnie wskazać i przedmiotem opisu jest to po prostu nie gmina, a wzniesienie. Nie wzniesienia w danej gminie, tylko jeden obiekt fizyczno-geograficzny. Musi to być atrakcja turystyczna, tak? Czyli mówiąc krótko, jakieś zainteresowanie turystyczne musi tu się pojawić. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Ważny jest opis. Tutaj dobrze jest po prostu sporządzić też opis i mapę terenu ze szczegółowym uwzględnieniem wysokości, tak? Jeżeli opisujemy znane wzniesienie, to jest ono już zasadniczo skartowane. Jeżeli opisujemy jakąś lokalną atrakcję, no dobrze, trzeba będzie przynajmniej samemu jakoś to zrobić, tak? No tutaj nie ma co się bać wybrać w teren. Dobrze jest, jeśli chodzi o grafiki, no przedstawić po prostu zdjęcie, tak? Jeżeli jest to wzniesienie położone w pobliżu naszego miejsca zamieszkania, to można się tam udać i te zdjęcia zrobić samemu. Opis to będzie głównie geografia fizyczna. Dobrze jest też jednak opisać pewne aspekty społeczno-geograficzne. Co tu będzie oprócz samego ukształtowania terenu? No również jaki tam jest klimat, jak wygląda kwestia hydrologiczna, czy na tym wzniesieniu występują jakieś wody powierzchniowe i tak dalej. Co się tyczy walorów turystycznych, warto napisać, dlaczego jest to rzecz atrakcyjna, tak? Co decyduje o tej atrakcyjności? Czy jest to może kwestie historyczne? Czy może jest to po prostu jedyne wzniesienie w danej okolicy, tak? Jak na przykład Góra Kamińsk, sztuczna w okolicach kopalni w Bełchatowie. Czy może jest tam jakaś bardzo rzadka atrakcja przyrodnicza? Dalej, warto dokonać oceny dostępności. Jak ciężko jest się tam dostać? Czy można się tam dostać samochodem, trzeba pieszo, jest to położone w niedostępnym lesie i tak dalej. Tak jest to dość ważne. Tak również samo wspięcie się na szczyt tego wzniesienia również jest ważne, tak? Czy może się tam dostać każdy, czy raczej tylko i wyłącznie osoby nieco bardziej sprawne, tak? To trzeba po prostu opisać. Jaki tu jest typ turystyki? Bardzo ważne zagadnienie, tak? Czy jest to góra, czy inne wzniesienie, które bardziej wykorzystujemy na przykład jako stok narciarski, do wspinaczki, spacerów, czy na przykład po prostu jest to punkt widokowy, tak? Trzeba na tym się skupić, tak? Czy może dobrze jest tam wytyczyć trasę rowerową? Mówiąc krótko, każde wzniesienie może mieć nieco inny typ turystyki, tak? I warto jest to tutaj opisać. Zwiększenie turystyki wpływ na środowisko. Trzeba przeanalizować, czy jeżeli podejmiemy pewne działania, które tutaj też warto zaproponować, celem zwiększenia atrakcyjności turystycznej danego wzniesienia, czy nie doprowadzi to do negatywnych konsekwencji środowiskowych. Tak trzeba to opisać, żeby móc przedstawić właśnie, na ile jest to do pogodzenia, tak? Na ile należy tu wyważyć te dwie wartości, czyli mówiąc krótko, wyważyć kwestię ochrony środowiska i kwestie atrakcyjności turystycznej, tak, rozwoju gminy, rozwoju okolicy tego wzniesienia. No i oczywiście podsumowanie, tak, trzeba wiadomo mieć dobre źródła, może jest to już opisane w jakiejś monografii, własne badania, mapy i tak dalej. Temat wydaje się być ciekawy dla osób, które lubią geografię fizyczną, tak, można tu się pobawić, jeśli chodzi o geologię, hydrologię, czy też po prostu planowanie turystyki. No generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, w tym roku dominują tematy społeczno-geograficzne, tak? No można powiedzieć, że dwa to klasyczna geografia społeczno-ekonomiczna i dwa to jest wpływ geografii fizycznej na aspekty społeczno-ekonomiczne. Ale myślę, że to są wszystko tematy ciekawe i warto któryś wybrać i napisać, tak? Praca jest ciężka, natomiast jak najbardziej do zrobienia. Natomiast przejście pierwszego etapu oczywiście nie gwarantuje spełnienia marzeń, czyli wyjazdu na Olimpiadę Międzynarodową do Paryża, gdzie odbędzie się właśnie ona w lipcu przyszłego roku. Co jest potem? Drugi etap, 5-6 lutego, zawody okręgowe. Zawody finałowe będą w Gdyni 21-24 kwietnia. Tam trzeba się będzie dużo uczyć. Na tym etapie trzeba dużo pisać i warto to zrobić, tak? Nie tylko ze względu na przygotowanie do olimpiady, ale także jest to dobra wprawka przed studenckim pisaniem prac, chociażby pracy licencjackiej, pracy magisterskiej. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do przygotowania się do olimpiady.
tym roku, w przyszłym. Dziękuję bardzo. Dajmy.